can I get a candy? Apple, pear, bananas i orange. Angielskie słowa wypowiadane przez dzieci już wkrótce nie będą dziwić. Język ten jest stosowany powszechnie przez współczesnych Europejczyków. Wiedzą o tym nauczyciele m.in. punktu przedszkolnego Słoneczko, którzy w maju przeorganizowali swoją placówkę na tę o profilu językowym – angielskim. Dzieci bardzo lubią się uczyć tego języka. Zauważyliśmy to w przeciągu swojej działalności i postanowiliśmy je sprofilować. Co to znaczy? Przede wszystkim zwiększyliśmy ilość tego języka w codziennych sytuacjach. Zajęcia są prowadzone w przeróżnych sytuacjach komunikacyjnych, ale także podczas posiłku, podczas czynności higienicznych, w toalecie na przykład. Ale zajęcia prowadzone są również w szatni czy podczas zabawy na przedszkolnym placu. Dzieci swobodnie posługują się już podstawowymi wyrazami i zwrotami angielskimi, nawet podczas wycieczek. Wiedzą doskonale, dlaczego warto uczyć się języka. Mama w Anglii, babcie, kuzyna i ciocia. No bo można się porozumieć z angielskimi ludźmi. Bo można pojechać na wakacje i porozumieć się można z kimś, kto mówi po angielsku. Bo jest na nim fajnie i bardzo lubię honolatkę i bardzo lubię mówić język po angielsku. Zajęcia językowe odbywają się 4 razy w tygodniu w ramach kursu Hippo i Przyjaciele. Taki rytm zajęć jest najkorzystniejszy. Dzieci w wieku przedszkolnym mają krótki okres koncentracji, uczą się szybko, ale równie szybko zapominają. Potrzebują więc wielu prób i powtórzeń, co doskonale umożliwiają codzienne konwersacje, gry i zabawy w języku angielskim. Naukowcy podkreślają, że wszystko, czego dziecko nauczy się w młodym wieku, będzie procentowało w latach późniejszych i sprawi, że dojrzały już człowiek doskonale poradzi sobie na szkolnych lekcjach języka angielskiego oraz w sytuacjach życiowych wymagających użycia tego języka.